Hej wszystkim, z tej strony Pitax i witam was ponownie w moim Zagrajmy Wy. Devil May Cry 4. I na wstępie możecie zauważyć, moim zdaniem, kolosalną różnicę z dźwiękiem, który słyszycie teraz, niż to było w poprzednich odcinkach, a szczególnie w poprzednim. Gdzie za was serdecznie to przepraszam, bo ono wyszło jak wyszło. Natomiast jak mi się udało to naprawić? Otóż pomógł mi mniej więcej filmik Ziemniaka na temat karty dźwiękowej zewnętrznej oczywiście, bo ja korzystałem cały czas z karty dźwiękowej zintegrowanej z płytą główną, tak więc dlatego wszystko mi tutaj nie chciało działać tak jak działa teraz. A jest to karta Bloody G480. Link do filmiku oczywiście podam w opisie. I oprócz tego zmieniłem sobie mikrofon na o wiele, wiele lepszy. Jest to Audio Technica model ATR 3350. Tak więc, no, myślę, że teraz o wiele, wiele łatwiej, lepiej będzie wam się to oglądało. A na razie zacznijmy misję piątą. Trisagion, zdobądź skrzydlaty talizman. Po ostatnim odcinku nie wydaje mi się, że byłbym w stanie cokolwiek ulepszyć. Bo było koszmarnie. Może gdzieś w trakcie misji mi się uda, ale to wątpię szczerze w to. Dobra, ale zdobyliśmy ciało rusałki. Nowe typy demonów, co? Zawsze mnie ciekawiło, jak ten typ demonów nazwać. Znaczy ciekawiło, zastanawiało właściwie. One mają taką oto czarną powłokę. I jakby też można ją zdjąć oczywiście, próbując naparzać w nią demoniczną ręką. I wtedy taki robak zostaje tylko z tego. Można go oczywiście do siebie przyciągnąć. Ale można też z pistoletem próbować. To też tą powłokę zdejmuje. Podłogę. Oj! Dobra, myślałem, że uda mi się to uniknąć. No ale to byłoby po tych demonach. Tu będzie dużo rzeczy do porozwalania. A chciałbym sobie odnowić zdrowie. Pamiętam, że był tutaj też chyba ukryty challenge. Chyba już wiem, co będzie robiło ciało rusałki. Otóż przy jakimś sekrecie nasza ręka będzie coraz bardziej świeciła. O, widzicie? Teraz zaczyna troszeczkę świecić. I im bliżej będziemy się tego sekretu... Im bliżej będziemy tego sekretu, tym bardziej oczywiście będzie ta ręka świecić. No i to jest ten challenge. Jak mówię, na razie nie chcę takich rzeczy robić. Ewentualnie na jakiś materiał dodatkowy sobie to zachowam. Dobra. Chodźmy dalej więc. Thank you.
A więcej tych. I prosto w tamtego. Wow, ten pasek kombosów się nieźle naładował. A i on oczywiście, im on większy będzie, tym szybciej będzie uciekał. Dobra, ta walka poszła mi nawet sprawnie, muszę przyznać. Nie wiem, co do końca chciałem zrobić. Okej, tu jest jakiś secret. Kolejne wyzwanie. Ostrzegiryl. Czyli pojawiają się z powrotem w tym miejscu. No i tutaj będzie sprawa o tyle ułatwiona, że mamy most. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, czy poprzednich właściwie, to mieliśmy tam taką statuę do rozwalenia. I ją sobie zamierzam w tym momencie rozwalić. I wszystko się nagle zawaliło. Nie ma teraz w ogóle kontroli nad tym. Nad Nero. Okej, kolejny jest z artefaktów. Jeśli tak to mogę nazwać, oczywiście. Im dłużej zostawimy te robaki bez ruchu, tym zaczną one uciekać gdzieś w kąt, się chować przed nami. I próbować regenerować swoje siły tam. Ale od czego jest przyciągnięcie ręką? Okej. Czy coś tutaj mamy w tych celach do przyciągnięcia ręką na przykład? Chyba nie za bardzo. No tu mam zieloną kulę, dobra. To był nasz cel. Skrzydlaty talizman. Ten talizman powstał ze skrystalizowanego skrzydła anioła. Zwiększa siłę broni. To miłe. I po odblokowaniu tego talizmanu mamy dostępne takie platformy, które będą nas wybijały w powietrze oczywiście. Tu mam... tu mi się ręka świeci. Bo tutaj się coś znajduje. To gdzie dokładnie? Zakładam, że gdzieś tam po drugiej stronie.
Tu bardziej świeci. Coś musi być nade mną. A, dobra. To były po prostu czerwone kule. Wow! Ta, mamy tam jedną platformę na dole mniej więcej, która nam się nie odblokowała. Chwila, czy tutaj? Nie. A jednak! Woda święcona! Nie spodziewałem się. A jeszcze tam jest do rozwalenia kryształ z czerwonymi kulami. Dużo zbierania w tym odcinku. Tam była gwiazda, ale chyba jej aż tak bardzo nie potrzebuję. Komnata tortur i znowu. Nie znudziło wam się umieranie, co? O, jeszcze ty tu jesteś. Wow, tu sparowałem jego atak. Ta, trzy takie ataki ręką. Powinny zdjąć z niego tą powłokę. Pojedynki już nie stanowią takiego problemu, jak były te demony. We dwóch. Pytanie tylko, co wtedy, kiedy zdobyłem już ten cały talizman? O, no proszę. Tu mamy kulę zieloną. Sporo was tu.
Dobra. Czy ja muszę przejść gdzieś tutaj? Może nie do końca. Skrzydlaty talizman zaczął wibrować. Musi oddziaływać na coś w tym pokoju. Dobra. No, niezłe przeczucie. Secret places. Dobra, tutaj tej gwiazdy, tą gwiazdę naprawdę nie trudno zauważyć. To jest jednak troszeczkę zaskakujące. Ktoś taki, kto nazywa się zbawcą. Nagle ożywa jako... demoniczna forma. You have awakened. Credo. My men are currently in pursuit of Dante. It is only a matter of time before his location is revealed. He came to us. It was fortunate I was able to participate in the ascension ceremony. Ah. His Holiness! You look magnificent! Dante? You question my command? Yes! What shall befall me? Should he stumble upon my research facility? Our priority is to capture Dante. Why, you... Credo. Yes, Your Holiness. Gather everyone. I must... ease their minds on this matter. Of course. Wow. Rytuał wniebowstąpienia pozwolił zbawcy przeżyć strzał w głowę z pistoletu. I to Dantego. No ale niewątpliwie jest to ciekawa informacja. No i sporo dumnych dusz. 881.
A na razie to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Na razie. I cześć.